O, taki powrót cieszy panowie. Ja go Węgrowie wypuściłem na ślubie wtedy. Z 16 roku. Zajechany jak pięty murzyna jest. Ale tu gościu założył obrączkę. Zadzwoniłem do niego przed chwilą. No i fajnie, że założył, bo się dowiedziałem, że on był aż w Lublinie. To sobie wyobraźcie. Ile to kilometrów do mnie pewnie za. Nie wiem. Aż ciężko mi powiedzieć. Zrobię. Sprawdzę po prostu i wam powiem, ale ze 100 więcej pewnie. No cieszy, bo to mój weteran. I on akurat właśnie nie wrócił. Ten przycięty właśnie wrócił wtedy stamtąd. A temu się nie udało. No myślałem, że jastrząb może złapał. No ale jesteś fajnie. Pozytywnie. Porozmawiałem z kolegą, bo nie z kolegą, z panem. Też zadowolony, że Gołąbek wrócił. Powiedział, że u niego był z miesiąc. Mówi, uciekał. On tam właśnie hodował, bo tam taki hodowca i lotuje. Miesiąc czasu u niego był. Nie chciał odlecieć. Ale mówi, że w niedzielę albo w sobotę zniknął. No to się u mnie zameldował. No jeszcze nie jeden ślub. Pewnie przyleci, ale nie w tym roku. W tym roku już go oszczędzę. No, także fajnie, bo miał numer telefonu, mógłbym zadzwonić się dowiedzieć, gdzie on poleciał. Poleciał w drugą stronę całkiem. No, tak jak mówię, no stamtąd one nie były puszczane. O, jaki wesoły. Już do swojego gniazda poleciał, tu jego samica. Chyba jest, no. Już wesolutki. No dobra. Już lepiej, coraz lepiej. Petarda jest. Jeszcze się zbierają, ale już lepiej. Jest szum. No będzie coraz lepiej. Jakiś obcy wpadł, nie wiem czy to pocztowy jest, czy to jest jakiś białolot taki siwy. O, nie daje rady, to pocztowy pewnie. O, tutaj go widzę. O. To nie czaposz. Zaraz wypuszczę wyszwanca żółtego. Zobaczcie, jak się ciągają. Wczoraj przyleciał. Żółty kończaty. Się okazało, że koledzy poszły. Na grupie go tam wrzucałem. Powiedziałem, jak chcesz, to go zabieraj. No ale kolega nie chce. Nie będzie go prosić. Nie chce im się siadać tym na górze. Ta sama młodzież w sumie. Trochę więcej wolnego miałem. Teraz parę dni je poganiałem razem i będzie efekt. Mało się nie zabiją.
Jak same stare ganią, to ładnie przyjdą, siądą, a tutaj widzę, że i stare chodzą. Nie ma chętnego do siadania. Jak obcy, jakby się bały jedne drugich. No ale dzisiaj już fajny dzień, przyjechałem tego pocztowego. Zobaczyłem, to się aż ucieszyłem. Jest pozytyw. Aby tak dalej. Dobra, idę po wyszwanca, tego wypuszczę, może sobie polata jeszcze z nimi. Są łapane, ten niestety ma uszkodzone te skrzydła. Nie wiem, co z nim zrobić, na razie jest. Nie wiem, czy tego winera pokazywałem. Winera ostatnio złapałem jeszcze i to jego murzyna Marcinowi. Także nie pamiętam, czy on był, ostatnio go nagrywałem. Młode z tego roku. O, tu jest wyszwanc. Wyszwanc fajny. Samiec. Zaraz go wypuszczę. Zobacz, Włodzimierz. Założyłem mu dwie obrączki. Dwie żony ma w jednym skrzydle 11 piór długich. Pewnie nie wiesz. To ci powiem. O. Schodzi mój srebrniak. Poganiałem przed chwilą. Niech sobie leci. On nie poleci nigdzie. On jest zajechany. Go wziąłem w rękę, to czuć go, że on taki suchutki. Zaraz je nakarmię. O. To ma kolorów, to mi się to spodobało. On tu gruchał sobie do samic żółtych. Gdzie mu będzie lepiej? Zobacz. Tu sobie pogrucha. Rozmazane troszkę. Wesoły samiec. Najwyższy gołąb na moim gołębniku. O, wyszwanc. Wyszwanca trzeba przegonić. Nie wiem, czy on jest. A, nie widzę go. A, jest tutaj. Oj. Coś mi się rozmazuje. Jest, tam się rozwaliły. Tu jest. O, widać go, tu. Jest wyszwanc. To siedzi. Siedzi już. O, dlaczego to się boi dziadostwa? Wyszwanc siedzi. Pierwszy oblot zrobiony. Zaraz wypuszczę sobie pocztowe. O, tu pojedynki jeszcze na niebie zostały. Nikogo nie ma, to można sobie ganiać. Oblatywać. Przychowywać. Młode rozpędzać. Wszystko można. Wyszwanc wesoły gołąbek. Czekam na te jeszcze pojedynki. Niech się zejdą. I zamknę siatkę. Biorę się za robotę. Będę teraz kratę robił. Muszę to rozwalić. Tu trochę podziałałem już. O. Tu już zrobiłem w sumie. Co innego, całe w siatce nowej, ale tu mi jeszcze ta dziura została, jeszcze troszkę jest, jeszcze w środku muszę zrobić wybieg, tu dotąd będę przedzielał to, tak jak było wcześniej,
Jeszcze jest troszkę roboty. Jeszcze 10 sztuk lat. Sąsiadów nie ma, także spokojnie sobie oganiałem, tak delikatnie można powiedzieć. No dobra, czekam jeszcze na usiądą. Na sam koniec dnia deresz jakiś siedzi obce na czubku domu, ale nie chcę. Nie chcę zejść. No wyszłam, lata sobie jak stary, grucha, wesoła. Nie wydaje mi się, że będzie mądry, bo taki za wesoły jest. Moje jeszcze dwa samoloty. Dereś i Czaposz schodzą powoli. No dobra, trzeba kończyć film. Komary gryzą. Niesamowicie o tej porze, mimo że jest chłodno. No może teraz się poderwę. Zawzięta bestia. Już z pół godziny siedzi. Dobra. To on się zaraz poderwie, bo widzę, że już mu się tam nudzi. Może jeszcze nagram to poderwanie. No niestety zerwał się. Nie dał się złowić, poleciał tam. Pewnie Adamów któryś albo Peugeota. No dobra, ale dzisiaj fajny, ciekawy dzień. Wesoło. Ale zaraz im dam jeść i pić. No tak patrzą się na taki czarny, to by przepłoszyłby. Także trzymajcie się, wszystko wraca do normy. Cześć.